No, witam Państwa. Chciałbym zadać dla Pana Krzysztofa pytanie. Czepkę ze mnie, Panie Andrzeju Garamek. Czy Pan Krzysztof się spodziewa tych gości, że takie porządki zarządził? Delegacji zagranicznej. Delegacji jakiej zagranicznej? Czy... Może klientów? Może i tak, może i nie. A może na razie tajemnica. A Ty czego zęby szczerzysz? Może klientów dewizowych. Zęby nie szczerz. No, a ty tego ty języka podkazujesz? Ja? A kto? Ja nie. On sam wypada. O, prydął Andrzej, powie, sam wypada. O, no to czyli, no nie pan zdradzi tą tajemnicę, no. Już skosiliśmy trawę, elegancko wygląda, teraz można zapraszać gości. Jeszcze tam dalej. Nawet dziewczyny. Razem skosisz. A to tak, tylko tutaj trzeba pozabierać to żelazo. Jak się nazywa? Kosa jest naprawiona. Jak zapalę się? Dobrze, bardzo dobrze. Z kopyta. Czyli szacunek do mechanika, który tą kosę dla pana Krzysztofa zreperował. Bo naprawdę zrobił solidnie i bardzo dobrze się kosi. Ja ci powiem za darmo. O. Jo, za free. Co? Za free. A to tym bardziej szacunek. I wymienił część za free. Można rozreklamować ten zakład. A to właśnie. A już był reklamowany. Był? Tak? No. A to może pan zdradzi, jaki to jest zakład? A mogę zdradzić. Przy ulicy Depowej 1. Depowa 1? Depowa 1. Bardzo dobry zakład. O. Kosiarki, piły, różny sprzęt. Do betonu, nie do betonu. Naprawił wszystko. Naprawił wszystko. Młynki do kawy. Co? Młynki do kawy. Nie słyszę. Młynki do kawy. Nie, młynki nie. O, a propos betonu. Maszyn do betonu. Jeszcze raz pozdrawiamy naszą... Firmę Rabet. Beton. Rabet Beton na Skręci. Beton partyjny. Beton partyjny oczywiście. O. I teraz może pan Krzysztof oceni moją pracę. Proszę, poczęstowałem z lodówki to napój cytrynowy. O, dziękuję bardzo. Lekko gazowany. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tutaj dziękuję. Nie ma procentu. Tak, bo przy tym upale naprawdę trzeba dużo pić. Można zdechnąć. Mogę trochę? Pewnie. Tak, oczywiście. Bardzo proszę. O, dziękuję, super, naprawdę. Bardzo pyszne. To zimne? Już nagrzało się trochę. Już ciepło trochę. Bardzo pyszny napój. Jak pan ocenia pracę pana profesora Geremka, Andrzeja? On ma Geremek. Geremek ma. A jak pan ocenia pracę, panie Krzysztofie? Jeszcze może. Gorąco jak nie wiem. Znowu te upały wrócili. Jak pan ocenia pracę? Znowu te upały. Upały. No i ma być coraz gorzej właśnie. Od czwartku ma być nawet do 30 stopni w cieniu. O, ile? 28 miałem tych suków. Ile? 28. No, ale we czwartek ma już być 30. Ale to w cieniu. Pamiętaj Wojtek, że 28. No, bo to w cieniu podają. A na słońcu będzie 30 parę. A co mi słońce? Co z słońce? Jak ja na Marsie byłem. Pokaż. Bardzo ładny. A skąd masz taki zegarek? O, to nasz. Od Łyskowego. Rosyjski Pabieda. Łyskowy zegarek. Nie można pływać, wszystko robić. Tak? Jest tu, wiesz co? Tu musi Krzysiu teraz basen kupić. Wiesz co jest? Żeby tutaj go stawić. Kontakt z wojskiem. Kontakt z wojskiem? Tak. A jak się robi? O ten guzik. Co? Ile? Hasło nie płyną. Ale tylko hasło. Tak, ale basen nie po antenkę tu się wysuwa. Nie nagrywa. Nie nagrywa. I nadaje. Ja muszę nagrywać. Już mają sam naszą 18 pułkową brygadę generała. Sam generała? Ale patrz, Krzysiu, to jest wojskowy, to mogą cię namierzyć w każdej chwili. Nie, oni mnie nie namierzą, tylko ja ich namierzę. Bo ja tu mam jeden przycisk i antenkę się wysuwa wtedy ja rozmawiam. Jak James Bond. Co? Jak James Bond. No. Ja nie muszę, kurczę, już nie szukać, tylko przyciskam ten kaciak i już wiesz, gdzie to jest. Numer, taki zgłoś się. To na drugą rękę przydałby się taki policyjny. Później na inny guzik się chować ten. Kładę się. Czyli szpiegowski. Czyli wciskasz antenkę i 00 zgłoś się. No. 00 zgłoś się. James Bond. 08 zgłoś się. Nie, 07. 08. 007. 07 to Borewicz, a tu 08. 08, no. 08 zgłoś się. Pan Kononowicz z tej strony. 08. Ten mi skociłeś jeszcze, pan. Co? Ten mi skociłeś. Tam tu trzeba te korzenie powyciągać najpierw. Bo... Ja wiem. I te noże naostrzyć. A ty nie masz tutaj żyłki takiej? Co? Spuli na żyłkę. Żyłko gorzej. Lepiej.
Nie. Żyłko lepiej. Nie. Żyłko, żyłko wszystko pobykasz. Jedenaście byłem w Czarnobielce. Żyłko nie będziesz takie długa. Bez. Nie. Nie. Moment. Prędko, wiesz, żyłka, ciarki nie ma. Nie. Zależy od żyłki. Tak. Żyłką lepiej. Ona rozwija się i kurę kręci, no. Tak. No. I kładziesz i kurę moment, kurwa, gaśnie. Nie, bo tym nożem to tego, to walisz w ten w ziemię i tylko... I kamienie odbijają i kamienie nawet. Kamienie wybijasz. Żyłką lepiej. A masz tu w pole? Gdzieś była żyłka, ale gdzie to czarno. Ale musisz poszukać tam. Co? No. Wziął w bęben na kręci. No właśnie. Gdzieś w kuchni albo gdzieś leży. A jak nie pojadę 20 na depoł jeden, 100 ile panem żółki zbrojonej, no. No. Ale zbrojonej. To jeszcze lepsze. No. Bo i tak pojadę na depołu elektryczną kosiarkę będę naprawiać. O. No a po co tobie elektryczną kosiarkę, jak masz tą? A ja nie elektryczną mam. No ale elektryczną to nie w kosze. W samej ziemi w kosze. A, no widać. No niestety. A co, zaszczyt? Nie, komary. Komary. Komary gryzą. Tak. Na deszcz. No czemu mnie nie gryzą do groma? Was, wy jesteście... A, no to... Słodkie. Słodka krew. Jak to się Krzysiu, mówi? No, kto by Kononowicza gryzł? No. One musiałyby być bezczelne, żeby ciebie gryzły. No właśnie. To nie Kargul zapłota, że... Kargula gryzą. Tego. No to tak. Kargul, co to może, kurde... Podgryzuje. On, kurwa... On... Chuj, że mieszka w takiej chacie, robi coś nie wiadomo co, ale ogółem powiem, ja nie trzy razy więcej od niego zarabiam niż on. Mieszka. Macie jego w joku. Dupy lecę to. A niech mieszka. Co mi zrobię? A co mu żołobę? Do Holandii nie najgorzej, że zaczepia. Najgorzej, że zaczepia. No właśnie. Czarne, no. Nie czarne. To jest bezczelny typ. Tam będę nagrywał. Weźmy komputer, kamery, dwie i będę łapał rybki. Na łódce będę pływał. Samochodem się wybiera. Holenderskie. O, i z laptopem i z kamerkami dwoma? Będziesz pływał? Łódkę ma swoją. Ale tu musisz tak jak w tym. Ja umiem pływać. A w kiepskich musisz taki ochraniać na tego, na przerodzenie. Na pomidory. Całe pomidory. Bo tego. Rękawniki ma takie. Na powietrze całe te. Ale słyszałeś, co Andrzej mówi? Przepraszam bardzo, daj mi coś powiedzieć. No właśnie, no. Ty zawsze kurę przerywasz. Nie przeszkadzaj. Tak jak ja inaczej nagrywam, to zawsze ty przerywasz. Nie dasz kurwa innym głosu. Ty jesteś, myślisz, że ty jesteś najważniejszą osobą na świecie. A ty myślisz, że ty jesteś? Nie, jestem kurwa normalnym człowiekiem. A jesteś normalnym. Czy nie normalnym? Tak. Normalnym. O, to było dobre. Tak jak kinio na czwóraka. No właśnie. A ty normalnym? Ja może psychiczny jestem, chodź. No. Widać. I czuć. Przepraszam bardzo, czuć. Słucham. A kiedy ty się kurwa kąpałeś, czuć kurwa? A ty kiedy? Kiedy kurwa? Dzisiaj. A ty czyste, kiedy? Kurwa, zobacz kurwa jak pachnę. A jak ty pojechałem? Zobacz. A jak ja pojechałem to kurwa się kąpałem. I zawiozłem kosę do naprawy. A ty co zrobiłeś? Ja musiałem swoje kurwa sprawy porobić. O, ty swoje. A jak? Ja byłem kurwa w banku, nie wiem, kurwa. Kartę musiałem, całe te wszystko kurwa. Wyjechałeś i kartę nie kurwa, pojechaliśmy kurwa na imprezę, karta mi znikła, będę musiał... I przyjechałeś kurwa lepsie, tą, kurwa, tą kamerę nie widziałeś, ja nie postawiłeś, a później chciałeś pierdolić mnie kamerą w łeb. Tak. Ty nie dla mnie płacisz. Za światło zapłać. 3 lata nie płacisz. Za co zapłacić? Za światło. A ty za mieszkanie zapłać mnie. A to twoje mieszkanie? Przepraszam bardzo, stancja, twoje mieszkanie. Kurwa kosztuje pokój 400 zł 500. To płać. Widziałeś co będę to daj mi pokój. Co? To daj mi pokój, to będę prostytutki przykładać. Pokój kurwa więźnie. Prostytutki to masz więźnie? Burdelu sobie. Burdelu nie mam w Białymstoku. Jest. O, u ciebie. Nie, u ciebie. Ale Krzysiek, masz tyle pomieszczenia, chlewków, elegancki remoncik zrobić, łóżeczko wstawić. I dla niego niech jemy się. No i napierdź burdel. I zły pomysł? Wiesz co? Co by matka powiedziała, kurwa, z nieba u mnie? A to by nie widziała. No co? A to by nie widziała. Nie widziałaby, matka nie widziałaby, nie. Oj tam. Może by wiesz co? Zrób z siebie pomieszczenie, weź się jego kurwa, niech się nawącha. Niech wszystko robi. O, B.
Właśnie. Trzeba na Wojtko zrobić oddzielne pomieszczenie. To uciech. Tylko nogi. Żeby miał swoje uciechy i w swoim królestwie żył. No. I nie pisać. Burdel. No, na pisać. Na drzwiach. Burdel. Burdel. No. I będzie fajnie. I każdy będzie iść. Panie Konorowski, tu burdel? Tu burdel? A to ludzie tyźnić pisać ciebie w łeb, żeby tam poleciał? Poczekaj, ja mogę zadzwonić. Pisze. A to nie, to nie. Nie napisać na tym, gdzieś na bramie czy gdzieś, tylko kurwa, jak zajdziesz, nagrak kamerę i kurwa zaraz będą wiedzieć. Aj tam od razu. No to nie puszczę ich tam. Lepiej. Bo schodzi, ja mam taką. Kurwa nagra jakaś. Wbijemy tu słupka, zawiesimy łańcuch. Zakaz wstępu i no i najlepiej. Teren prywatny, może teren, no, teren prywatny. Teren prywatny. Było czabliczka, teren prywatny, kurwa, teren prywatny. Dzwonek był, kurwa, przy bramce. Trzy dzwonki ci uzyskali. Trzy dzwonki kupowałem bez przerwy. Czekaj, daj mi powiedzieć. Trzy dzwonki, Krzysiek, było. Dzwonek ze dzwonkiem mieszałem. Jeden przy bramce tylko starczy, a tu już nieczynny. Ten już nieczynny, nie ważny. Bo tam tego nie ma. Tamtego nie mam, przycisku. No. I on zamontował kamery. Słyszysz? Krzysiek, chodź zrobimy taki numer. Zaciągniemy łańcuch, napiszemy tabliczkę. Nie, podejdź swój adres. Ja przyjadę z chłopcami, kurwa, wyrobię paszport, przyjadę z Białorusi, wezmę, kupię łańcuch, kurwa, u ciebie jak w bloku zaciągnę, kurwa. Ale tego. Łańcuch i napiszę, burdel, proszę iść. Trzy razy pukać. Będzie dobre? Ja wiem. No jakbym podał adres do sąsiadki? Myślę, że tak. Nie, do siebie podaj. A nie do siebie, to po co? A po co te nogi się mocą? Czy sami pod pechami? To ja cię właśnie chcę uchronić od tego, że zaciągnąć łańcuch od drzewa do słupka. Nie po co. I powiesić tabliczkę. Uwaga, burdel, nie wchodzić, no, bo no agresywny major. No. Kurwa by byłoby jajca. No to jajca, ale to już poważna sprawa by była. Jeśli major by siedział tam, po tamtej stronie łańcucha. A gdzie? No to ty nie odpowiadasz za to, za działania majora. Majora. No. A major nie odpowiada za działania twoje. No. I byłaby zgoda. Nazywa się. Pani Stil. Żel. To czego? Ktoś napalę sobie. A od czego to jest? Od ukąceń, od komarów. O panie, to trzeba się tego, to lepiej w sprayu kupić. Nie. O, to jest dobre. O, właśnie, Krzysztof, a co ty zażywasz? Co ty robisz, że ciebie komary nie gryzą? O, zobacz. Ja mam inną krew. Co robisz? O. Błękitną. Błękitną. Wiem, no. Tak? Nie wiem jaką, ja nie badałem. Ja i na wsi byłem. Normalnie jedziemy na kosiarce kornej. Opalony byłem jak. Jeszcze gorzej jak od tego. Jeszcze lepiej. Byłem czarny. Jak murzyn. Jeszcze lepiej jak murzyn, kurwa. Bo prawdopodobnie. O takie bąble byli u mnie na. Tak na plecach. Wiesz? Miałem więcej. Ale się babcia smarowała? Siadłem mlekiem. Tylko kurwa w sadzie. Pierdolę się na tapczan, bo na plecach nie mogą leżeć. Bo tak spadę z kury, że aż krew leciała. Babcia mnie czasami opierdalała. A, to już teraz. Ludzku, co ty robisz, kurwa, do kości? Wiemy. U ciebie tu zaraz będzie kości widać. Ja my chuj, babci, to będzie widać koło. Ale trawa skoszona. Trawa skoszona. No właśnie. No. I tylko wio po konia. Wio. Wio. Prr. O, właśnie. Ciar. Zawrót. Wio. I pojechał. Na temat koszenia trawy. Tak. Już ten temat. Albo zboże kości. Ten temat przymilczę. Też. Kurwa. Koszulkę jeb, na krzak, na wiadra, kurwa, albo nad jeziorko, na krzak, kurwa, i koszy zboża. Czyli jedyną rzeczą, żeby się ustrzec komarów, trzeba mieć błękitu krew. I siadłe mleko. Nie. I siadłe mleko. Chyba. A, już się domyślam, dlaczego ciebie nie gryzą. Skoro ty masz błękitu krew, i siadłe mleko. To denaturet. I temu nie siadają. Dobry pomysł. Dobry to chlejdy naturę i nie będą siadać. No ale co myślisz, że dla mnie tak się przytoczy krew z czerwonej
w błękitną? To trzeba, pewnie. Większe porcje trzeba. Ale będziesz silny jak nie wiem. Wiesz o tym? To ja bym nie chciał silnieć. Nie no, żeby krapsi zrobiła na silno. No to nie stać, no. Przez reklamy, kurde, całe te... O, wie, że pan Krzysztof po pracy... Wezwań do Rafałka. Po pracy zmęczony.